Miasto, w którym historia przeplata się z teraźniejszością, pełne wspaniałych zabytków, nadających mu niepowtarzalny charakter. Miasto, które zachwyca, ciekawi, inspiruje, ale przede wszystkim miasto rodzinne człowieka, którego odkrycia zmieniły losy świata. Toruń, bo o nim mowa, to miejsce magiczne, które z pewnością zauroczy każdego. Do Torunia jak magnes przyciąga przede wszystkim magiczna starówka, która w 1997 roku została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. To jeden z najcenniejszych pod względem architektonicznym zespołów miejskich w Polsce, a co najciekawsze, większość budowli do dziś zachowała się w niemal nienaruszonym stanie. Miasto zostało lokowane w 1233 roku przez wielkiego mistrza krzyżackiego Hermana von Salsa i mistrza Hermana Balk. Pierwotnie otaczały je drewniano-ziemne fortyfikacje, które od połowy XIII wieku zaczęto zastępować systemem murów obronnych z bramami i basztami. Również z tego okresu pochodzi Zamek Krzyżacki, siedziba komtura. Po zakończeniu wojny trzynastoletniej w 1466 roku miasto przeszło pod opiekę króla polskiego, kiedy to został podpisany drugi pokój toruński. Niedługo potem na świat przyszedł Mikołaj Kopernik. Korzystne usytuowanie na szlakach komunikacyjnych, lądowych i wodnych sprzyjało wzmożonym kontaktom kupieckim. Torunianie handlowali z Anglią, Danią, Flandrią, Lubeką, Rusią oraz Śląskiem, a kontakty te znacznie ułatwiała od końca XIII wieku przynależność miasta do Związku Hanzeatyckiego. Do głównych towarów handlowych należały zboże, sukno, płótno, śledzie, sól i wino. Bogactwo miasta odzwierciedlają wznoszone w tym okresie budowle, świątynie, spichlerze, kamienice i pałace. Przyjrzyjmy się zatem bliżej tym zabytkom, które są bezpośrednio związane z postacią wielkiego astronoma. Jednym z ważniejszych miejsc na mapie miasta, które wprost jest z nim związane, jest kamienica zwana Domem Kopernika. To przykład powszechnego w kręgu hanzeatyckim tak zwanego domu składu, który jest zarazem jednym z najcenniejszych zabytków nie tylko w skali Torunia, ale całej Europy Środkowej. Fasada kamienicy ozdobiona jest ostrołukowym portalem, ceglanymi fryzami i pionowymi wnękami. Dom, podobnie jak w innych miastach hanzeatyckich, pełnił w czasach Kopernika jednocześnie funkcję mieszkania i magazynu. Od 1973 roku znajduje się tu oddział Muzeum Okręgowego, gdzie prezentowane są koleje życia Mikołaja Kopernika. Obok pamiątek po astronomii i jego rodzinie zebrano tu również kolekcje różnych wydań przełomowego dzieła Kopernika De Revolutionibus, a także przedmioty dokumentujące wszechstronną działalność wielkiego uczonego w pierwszej połowie XV wieku. Mikołaja
Kopernika z pewnością należał do rodziny wielkiego astronoma i jest uznawany za jego dom rodzinny. Jednak bardzo prawdopodobne jest, że wielki astronom przyszedł na świat w innym z posiadanych przez rodzinę domów. Od 1468 roku połowa kamienicy znajdująca się przy rynku staromiejskim należała do Mikołaja Kopernika, ojca astronoma. I bardzo prawdopodobne, że Mikołaj Kopernik urodził się właśnie tutaj. Ale do tej pory to, gdzie urodził się Mikołaj Kopernik, pozostaje zagadką. Ważnym miejscem związanym z Kopernikiem jest Bazylika Katedralna pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Ewangelisty. To największy kościół w Toruniu i jeden z największych gotyckich zabytków sakralnych w Polsce. Znajduje się tu największy w Europie Środkowej dzwon średniowieczny – Tuba Dei. Po dziś dzień dzwoni on pięknym, czystym dźwiękiem, co świadczy o niezwykłym talencie ludwisarza. Do dzisiaj zachowała się także wczesnogotycka chrzcielnica, w której w 1473 roku ochrzczono małego Mikołaja. Astronoma upamiętnia poza tym renesansowe epitafium oraz popiersie z 1766 roku. Zabytki te znajdują się w kaplicy kopernikowskiej. Jednym z najważniejszych budynków, także w czasach Kopernika, był ratusz miejski. Ten toruński należy do najokazalszych i najładniejszych gotyckich ratuszy ceglanych w Europie. Zbudowany został na przełomie XIII i XIV wieku na planie kwadratu z charakterystycznym wewnętrznym dziedzińcem. Jego wnętrze codziennie zapełniało się tłumem kramarzy, kupców i rajców. W wieży krył się skarbiec, miejskie archiwum i więzienie, zaś w obszernych piwnicach szynkowano piwo i wino. Ratusz staromiejski w czasach Mikołaja Kopernika wyglądał zupełnie inaczej. Było to miejsce tętniące życiem. Od wschodniej i zachodniej strony były pootwierane kramy. Znajdowała się tutaj ława miejska. Było to miejsce, główne miejsce nabywania pokarmów przez mieszkańców Torunia. W północno-zachodnim narożniku natomiast znajdowała się waga miejska. Ratusz był także świadkiem ważnych wydarzeń historycznych. Każdorazowo w trakcie obecności w mieście królów polskich ratusz był ich tymczasową siedzibą. Współcześnie mieści się tu Muzeum Okręgowe z najbardziej znanym obrazem przedstawiającym Mikołaja Kopernika. W czasie dzieciństwa Kopernika Toruń należał do Hanzy. Co prawda lata świetności i znaczenie gospodarcze miasta powoli mijały, jednak wciąż uczestniczyło ono czynnie w wymianie towarowej.
Dzisiaj przypominają o tym 22 tablice z herbami miast hanzeatyckich umieszczone na ulicy Szerokiej, a kamienice wzdłuż ulicy zdobią witrażowe szyldy ze znakami cechów oraz herbów toruńskich patrycjuszy. Obok ratusza, jedną z najokazalszych świeckich budowli ówczesnego Torunia, był dwór Artusa. Dwór Artusa, znajdujący się w zabytkowej części Torunia, niegdyś służył za siedzibę elitarnych bractw skupiających bogate rody patrycjuszowskie. Spotykali się także tutaj toruńscy kupcy hanzeatyccy. Bardzo prawdopodobne więc, że przebywał tutaj także ojciec Mikołaja Kopernika, a i sam Mikołaj Kopernik bardzo dobrze znał ten obiekt. Dwór Artusa pełnił też rolę głównego salonu towarzyskiego miasta, w którym goszczono polskich królów, książąt, namiestników królewskich i przybyszów z całej Europy. Obok zabaw, biesiad, koncertów czy przedstawień teatralnych w budynku odbywały się kilkakrotnie obrady Sejmu Rzeczypospolitej oraz sejmików Prus Królewskich. Był miejscem wielu ważnych spotkań, w tym politycznych, spośród których najważniejsze to zawarcie w 1466 roku drugiego pokoju toruńskiego, kończącego 13-letnią wojnę polsko-krzyżacką. Najbardziej rozpoznawalnym elementem grodu Kopernika, który upamiętnia postać wielkiego astronoma, jest jego pomnik na tle ratusza staromiejskiego autorstwa Christiana Ticka z połowy XIX wieku. Wykonany z brązu pomnik wielkiego astronoma stojący na rynku staromiejskim w Toruniu został odsłonięty w 1853 roku. Przedstawia Mikołaja Kopernika w todze profesorskiej, w lewej ręce trzymającego astrolabium, prawą wskazującego niebo. To obowiązkowy punkt wszystkich wycieczek, które odwiedzają Toruń. Warto sobie zrobić w tym miejscu zdjęcie. Pomnik Mikołaja Kopernika to również miejsce, gdzie mieszkańcy miasta od pokoleń umawiają się na spotkania. Mówiąc zwyczajowo, spotkajmy się pod kopcem. Związki Torunia z Mikołajem Kopernikiem są aż nadto oczywiste. To tutaj wielki astronom się urodził, wychował i pobierał pierwsze nauki. I chociaż swoich odkryć dokonał nie w grodzie Kopernika, to miał wpływ na rozwój Torunia jeszcze długo po swojej śmierci. Dlatego na mapie miasta znajdziemy punkty odnoszące się bezpośrednio do jego postaci, ale także do spuścizny, którą po sobie pozostawił. Obchody 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w 1973 roku ogromnie zmieniły Toruń. Z tej okazji powstało miasteczko akademickie na Bielanach. Na obrzeżach Starówki wyrosły hotele Helios i Kosmos. Na skwerze na placu Rapackiego stanęła rzeźba Helios, a w Dolinie Marzeń zegar słoneczny. Samą kulę wykonało toruńskie przedsiębiorstwo budownictwa ogólnego, a 14 tarcz po szczegółowych wyliczeniach ustawiał toruński astronom Andrzej Strobel, natomiast pamiątkową tablicę odlał metron. To w tamtym czasie powstał bulwar nad Wisłą, zmieniła się też organizacja ruchu na Starówce, ponieważ ulicami Szeroką i Królowej Jadwigi przestały jeździć samochody i tramwaje. W zamian za to powstał tu deptak. Toruń warto zwiedzać uważnie i niespiesznie, aby móc poczuć jego niebywałą, niespotykaną nigdzie indziej magiczną atmosferę. A my udajemy się w dalszą podróż szlakiem kopernikowskim.